Witamy Was na szkoleniu o produktach firmy TCL. W tym szkoleniu opowiem o telewizorach, najważniejszych technologiach, jak również sprzęcie audio, technologiach, które wprowadzamy, jak też powiem parę słów o rynku, jakie zachodzą na nim zmiany. A więc co się dzieje na rynku w Europie? Jak popatrzycie na ten slajd, zobaczycie, że w Polsce w zasadzie nie ma większych zmian, jeśli chodzi o ilość sprzedawanych telewizorów. Cały czas Polska utrzymuje się na poziomie ponad 2 milionów sztuk. Jest to związane z czymś, co nazywamy po angielsku DSO Digital Switch Over, czyli przełączeniem z nadawania T do T2. Natomiast, jak popatrzycie na cały rynek generalnie, to zobaczycie, że cała Europa w tym roku oczekujemy będzie na poziomie jakichś 35 milionów. No ale to, co jest najciekawsze, to średnia cena telewizorów, która w przeciągu ostatnich trzech lat bardzo wzrosła. Jak popatrzycie na następny kluczowy parametr rynku, czyli Smart TV, Polska 88%, czyli praktycznie rynek całkowicie telewizorów Smart TV podłączonych do internetu. No, UHD 73%, bywało więcej, ale właśnie mamy wzrost chwilowy telewizorów 32 cale w związku z przełączeniem. No i to widać szczególnie w, tej, w tym segmencie 55 cali i więcej, który był już 50% w zeszłym roku. W tym oczekujemy, że będzie około 41-42%. Jeśli popatrzycie na Europę, to cały czas Polska jest bardzo do przodu. Jesteśmy tylko trochę za rynkiem niemieckim i za rynkami. Nordyckimi. Natomiast jak te rynki ewoluują i jak rynek telewizyjny ewoluował, widzicie tutaj. Jeśli cofniemy się o ostatnie 12 lat do roku 2010, wtedy zaczęła się tak zwana rewolucja telewizorów z płaskimi ekranami. Zobaczycie, że rynek wtedy w Europie był ponad 50 milionów. No, i ten rynek od tego czasu gdzieś ustabilizował się na tym poziomie 35-36 milionów telewizorów. Natomiast patrząc na takie faktyczne zapotrzebowanie, określamy go jako 25 milionów telewizorów w Europie, czyli 210 milionów gospodarstw domowych co 9 lat wymienia telewizor. Przyjmując Polskę, przyjmiemy tutaj, że jest to 14 milionów gospodarstw domowych, i jeżeli przyjmiemy te 9 lat, to w Polsce ta wymiana telewizorów, ten rynek powinien być standardowy około 1,5 miliona. Reszta to są tak zwana rozmiar, który wspiera tę sprzedaż, jak również przełączenie z nadawania T do T2. Jak telewizory ewoluują, jak ten rynek ewoluuje od telewizji do ekranu tak zwanego Smart Streaming Screenu czyli ekranu który jest podłączony do internetu widzicie tutaj kiedyś mieliśmy doświadczenie korzystaliśmy z kontentu fizycznego były to zarówno płyty DVD jak i Blu-ray jak też standardowa telewizja teraz powoli przechodzimy już do tego że kontent jest dostarczany czyli treści przez internet no i za parę lat oczekujemy że w zasadzie wszystko będzie przelatywało do naszych ekranów w naszych salonach przez internet Natomiast jeśli popatrzymy głębiej, jak ten rynek ewoluuje, to możemy też popatrzeć, jak ta Polska się ma do tych ilości osób, które korzystają z płatnej telewizji. W Polsce szacujemy, że jest to jakieś 8,5 miliona subskrybentów płatnej telewizji. W Polsce również szacujemy, że prawie 3 miliony gospodarstw domowych, czyli subskrybentów, korzysta z dostępu do treści streamingowych takich jak Netflix, Amazon Prime czy inne usługi. No i ostatnia rzecz, która też jest ciekawa, to jest dostęp do gier przez streaming. Tutaj w Polsce jest bardzo mało tych subskrypcji, natomiast cały czas szacujemy, że 20% gospodarstw domowych posiada konsolę do gier. Ostatnia rzecz o rynku, która jest ważna, to jest tutaj sandbary są. Polska szacujemy, że rynek wynosi około 300 tysięcy sandbarów jest sprzedawanych w skali roku. Szacujemy również, że 15% a jest stosunek sandbarów do telewizorów do rynku telewizyjnego. Jak widzicie, w Niemcy 21%, Skandynawia 23%, natomiast w przypadku takiego rynku najbardziej wiodącego jest to USA, gdzie jest tych procent ponad już 25. Jakie mamy generacje telewizorów mini led tutaj? Chcę Wam powiedzieć, że technologia MiniLED składa się z pięciu kluczowych komponentów. Pierwszym tym komponentem jest przetwarzanie obrazu, czyli to jak sterujemy matrycą, jak ten content przetwarzamy, te treści, które przychodzą do telewizora. A druga rzecz to jest podświetlenie, czyli mini LED backlight. To są tysiące diod mini LED, które są zainstalowane za ekranem. Są to diody niebieskie, które tworzą światło i które możemy sterować. Mamy je pogrupowane w grupy, czyli e, tak zwane strefy. E, tutaj, następną rzecz, którą zapewnia nam jakość koloru i nasycenie barw, jest to technologia QLED, e, czyli bazująca na, pomówiąc po polsku, kropce kwantowej. Czwarta bardzo ważna rzecz to jest panel LCD. Ten panel też cały czas rozwijamy, bo tylko dzięki temu, że ten panel dostarcza nam bardzo duży kontrast i szeroki zakres kątów widzenia otrzymujemy taki obraz, jaki otrzymujemy. No i powłoka antyrefleksyjna, która absorbuje odbicia światła i dzięki temu postrzegacie ten obraz jako głębsze czerni i nie widzicie odbić z okien. W roku 2022 wprowadziliśmy pięć głównych improvementów do naszych produktów, bazujących na technologii mini -LED. Pierwsza rzecz to jest szczytowa jasność. Ona w zeszłym roku była na poziomie około 1000 nitów. W tym roku już udało nam się osiągnąć, przekroczyć 2000 nitów i w trybie dynamicznym dochodzimy do 2500 nitów. Druga rzecz to kontrast. Tutaj wyliczamy podświetlenie każdej strefy na poziomie 65000 poziomów, czyli 16 bitów, i sterujemy na poziomie 12 bitów. Tak jak mówiłem, następna bardzo ważna rzecz to kontrast panelu, czyli ten natywny kontrast, który wynosi 7000 do 1, i to często postrzegacie jako duże usprawnienie. Te dwie rzeczy pozwoliły nam również na pracę nad ograniczeniem tego efektu halo, który jest, jeżeli na ciemnym polu jest coś bardzo jasnego. Kąt widzenia, tak jak mówiłem, jest bardzo ważny. Jego też bardzo poprawiliśmy, odchodzące od centrum ekranu, cały czas widzicie nasycone kolory. No i to absorbowanie refleksów świetlnych, które wprowadziliśmy w zeszłym roku, w tym roku również poprawiliśmy. Główną cechą telewizorów, na którą się skupiamy, to jest jakość obrazu. W telewizorach premium ta jakość obrazu składa się z pięciu głównych filarów. Dla nas tą pierwszą rzeczą to jest Clarity, czyli czystość obrazu. Tutaj korzystamy z technologii AI PQ drugiej generacji, dzięki której i dzięki Artificial Intelligence możemy rozpoznawać rodzaj obrazu i dostosowywać ustawienia telewizora. Druga rzecz to jest kontrast. Tutaj dzięki technologii Mini-LED, która zapewnia nam. Bardzo wysoki zakres dynamiczny obrazu. Trzecia rzecz to kolory. Technologia kulet, o której już mówiłem trochę, pozwala nam w pełni pokryć te kolory kinowe, które są i większość kolorów, które widzicie na zewnątrz. Ruch tutaj stosujemy panele, które mogą odtwarzać ruch aż do 144 klatek na sekundę. No i absorpcja tych wszystkich odbić świetnych. Parę słów więcej o. Czystości obrazu Clarity. Pierwsza rzecz to podnoszenie rozdzielczości. Tutaj korzystamy z technologii głębokiego uczenia i zaawansowanych rozwiązań Super Resolution. Druga bardzo ważna rzecz to klasyfikacja kontentu, czyli rozpoznajemy to, co do telewizora trafia, i dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować ustawienia dla różnych kolorów, jak też ustawienia dla ostrości obrazu. Trzecia bardzo ważna rzecz to tak zwany dekontur. Content, który trafia do naszych telewizorów jest bardzo skompresowany i często widzicie takie kroki. Tutaj te kroki na, na przykład niebie jesteśmy w stanie usunąć. No i czwarta bardzo ważna rzecz to to, że jesteśmy w stanie oddzielić ten obraz, który jest na pierwszym planie od dalszego planu i oddzielnie go przetwarzać. Co to jest zakres dynamiki obrazu? To jest kontrast, który postrzegamy. Tak jak mówię, pierwsza bardzo ważna rzecz to możliwość odtworzenia bardzo jasnych miejsc, tak jak peak brightness, to jest słońce, jak również bardzo ciemnych miejsc. Druga rzecz, żeby być w stanie to odtworzyć, żebyście postrzegali to jako obraz taki normalny ze standardowego świata, musimy ten ekran podzielić na setki albo nawet tysiące stref. Trzecia bardzo ważna rzecz to sterowanie i na tyle szybkie sterowanie, żeby wszystko, co się porusza po ekranie, nie zostawiało za sobą ogona, no i ten panel LCD, który jest z przodu i jego bardzo wysoki kontrast i to postrzeganie czerni. Jak technologia MINI LED można ją porównać do telewizorów kulet, widzicie tutaj? W telewizorze kulet sterujemy podświetleniem globalnie, czyli jesteśmy w stanie albo mieć obraz ciemny, albo bardzo jasny i bazujemy wyłącznie na kontraście tego panelu LCD. W technologii MINI LED dzielimy już obraz na strefy w telewizorach C83 jest to kilkaset stref, w telewizorach C93 jest to ponad tysiąc, a nawet 2000 stref. Następnym parametrem, który jest kluczowy, to jest kolor. Dzisiaj nasze telewizory otrzymują bardzo dużo informacji o obrazie, czyli mówimy o tak zwanej dużej objętości koloru. Widzicie tutaj, że sygnał z telewizji, który trafia do naszych telewizorów, ma, ma bardzo mały zakres dynamiczny i z reguły ograniczoną liczbę kolorów. Natomiast to, co trafia do telewizora z aplikacji takich jak Netflix, Disney Plus. Tutaj już tych, tego jest bardzo dużo, i potrzebujemy telewizora, który jest w stanie to bardzo dobrze odtworzyć. Dlatego technologia mini LED zapewnia Wam możliwość odtworzenia wszystkiego, co dostarczy Wam Netflix. Technologia QLED również jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pokrywa w pełni zakres kolorów No i również optymalizuje dynamikę obrazu. Ostatnią rzecz, którą tu warto wspomnieć o kolorze, jest możliwość dostosowania. Koloru do oglądania również wieczorem. Znacie to z telefonów komórkowych. Tutaj też taką możliwość w naszych produktach dajemy. W produktach firmy TCL spotkacie cztery różne technologie odtwarzania koloru, zarówno od produktów tych. Z najniższej półki, gdzie kolory są standardowe, wtedy mówimy o zakresie barw SRGB, przez szeroki zakres barw w telewizorach P73 i już zaczynając od technologii QLED w telewizorach C63 i technologii mini LED w telewizorach C83 i powyżej. Jak widzicie na dole, ta. Moc spektralna, trudno mi jest to nawet przetłumaczyć na język polski. W każdej z tych technologii jest troszeczkę inna i to wpływa na pokrycie tej przestrzeni kolorów w zakresie REK 2020. Mówiliśmy o clarity, kontraście, kolorze, ruch. Ruch też jest kluczowy, dlatego że. Aplikacje streamingowe dostarczają Wam treści, które są nagrane w formacie 24-klatek i chcecie, żeby to dobrze odtworzyć. To też jest możliwe w naszych telewizorach. Natomiast w telewizorach z wyższej półki, gdzie mamy panele 100-120 Hz, ważną rzeczą również jest interpolacja ruchu, korekcja tak zwanego opóźnień czasowych, czyli usuwanie tych zacięć albo jak kamera się przesuwa. To nie będziecie widzieli, że ta kamera skacze, a ten ruch będzie bardzo płynny to jest interpolacja. No i ostatnia rzecz, czyli motion de blur, czyli coś, co usuwa efekt rozmazania ruchu, jeżeli kamera działa w trybie filmowym czyli tak zwana migawka 180 stopni. Wiele osób pyta, dlaczego potrzebujemy telewizorów 100 Hz, 120 Hz. Pierwsza rzecz to jest to, jak nasze oko postrzega obraz. Jak widzicie, oko w bardzo wąskim zakresie postrzega tekst, trochę szerszym kształty, jeszcze szerszym kolory, natomiast ruch jest gdzieś pomiędzy. I teraz, jeżeli coś, co jest bardzo jasne, zaczyna się bardzo szybko ruszać, a wy siedzicie blisko ekranu tego telewizora. No to zaczynacie widzieć tak zwany dżader, czyli wszystko zaczyna się trząść i zaczynacie odczuwać ból głowy. Więc tak naprawdę, oko ma swoje ograniczenia. Tyle, ile dystans, w jakim jesteście od telewizora, plus to, czy content, treści są bardzo dynamiczne i mają bardzo dużo ruchu. To wszystko powoduje, że potrzebujecie telewizora, który jest w stanie wyświetlić więcej faz ruchu. Ostatnia rzecz to jest ekran i jego możliwości. Tak jak mówiłem. Pierwsza bardzo ważna rzecz to to, żebyśmy widzieli bardzo dobrze, nawet jak odchodzimy od centrum ekranu i ten obraz nie był wyprany, nie tracił jasności i kontrastu. Druga to są refleksje. Często w domach macie okna, no każdy ma chyba okna. Macie również światła na suficie, nie chcecie, żeby się odbijały w ekranie telewizora. No i ta jednorodność w bieli, jednorodność w szarościach, jak również kontrast panelu. Jak widzicie, Wszystkie nasze telewizory bazują na panelu VA, a nie na panelach IPS, które nie są w stanie wyświetlać dobrze kontrastu. Mamy super telewizor, mamy super możliwości, ale te możliwości e, są tylko dlatego, że jest, e, są treści HDR. E, czyli high dynamic range nasze telewizory wspierają wszystkie rozwiązania HDR, wszystkie formaty, jak widzicie, Dolby Vision standard dla streamingu, HDR10+, trochę mało używany, ale myślę, że niebawem pojawi się w YouTubie, HLG bardziej używany przez nadawców, no i HDR10 taki jakby standard baza do całego formatu HDR. Teraz popatrzmy, czym to się wszystko różni. Z jednej strony mamy sygnał HDR. Tutaj, jak widzicie, chcemy go wyświetlić na tej naszej prezentacji, no i nie jesteśmy w stanie, bo to, co jest bardzo ciemne, nam ginie i to, co jest bardzo jasne, też nam ginie. Możemy spróbować to ścisnąć, ale jak to ściśniemy trochę i również wytniemy to, co się nie mieści nam, no to cały czas będziemy mieli czarne pola i białe plamy. Więc dlatego powstały dwie technologie, HDR10 Plus i Dolby Vision. Te dwie technologie są w stanie na bazie informacji, co może ekran e, i jaki ma zakres dynamiki, zakres kolorów, są w stanie zmapować, czyli dostosować ten format sygnał HDR do możliwości ekranu. Dolby Vision różni się tym od HDR10, że HDR10 bierze pod uwagę wyłącznie jasność, Dolby Vision również bierze nasycenie kolorów, i w przypadku Dolby Vision te wszystkie dostosowania do telewizorów niższej jakości niż ten monitor HDR, który został użyty w studiu, są oglądane przez kolorystów, żeby wyglądały jak najbardziej podobnie. Ale do telewizorów często dociera format HDR-10, no i e, możemy zrobić dwie rzeczy. E, możemy albo użyć e, tutaj, e, polegać na technikach, na formatach Dolby Vision HDR-10, choć nie zawsze one są dostępne. Wyświetlić to w, statycz, w formacie statycznym, czyli bardzo dużo stracić z tego obrazu, albo postarać się samemu wyliczyć te brakujące informacje, jak ten obraz dostosować do ekranu i skorzystać z technologii Dynamic Tone Mapping. Jak tutaj widzicie, dla jasnych obrazów i dla ciemnych obrazów ta krzywa mapowania jest troszeczkę inna, żebyśmy uzyskali te same efekty na ekranie telewizora. Mówimy o Dolby Vision. W przypadku naszych telewizorów e, wspieramy Dolby Vision e, również w formacie IQ, czyli inteligentnym. E, ten format e, pozwala nam na dostosowanie jasności ekranu do jasności otoczenia w gdzie oglądamy, czy już nie ma tego problemu, że Dolby Vision Dark jest za ciemne, Dolby Vision Bright jest za jasne, a jeszcze jest czwarty format, czyli Dolby Vision Game, tutaj do konsoli do gier, cała processing Dolby Vision odbywa się w konsoli i telewizor wyświetla to bez żadnych opóźnień. Dolby Vision IQ to również content intelligence, czyli rozpoznawanie, co dociera do telewizora i dostosowywanie jego ustawień, jak również to, co powiedziałem, nazywamy light sensingiem, czyli dostosowywaniem tego obrazu do jasności, które jest w pomieszczeniu, w którym to oglądamy. Ostatnia rzecz mówiąc o obrazie, porównanie z telewizorami, które już zostały przetestowane na rynku naszego telewizora TCLC 835. Jak widzicie, tutaj tych porównań się nie boimy. Wszystkie telewizory konkurencyjne korzystają w tym segmencie cenowym z panelu IPS, który generalnie nie jest najlepszym rozwiązaniem do telewizora. Trudno mi jest powiedzieć dlaczego jest stosowany, ale to jest rzecz, która robi tutaj największą różnicę w postrzeganiu dynamiki obrazu. No a jeśli chodzi o przetwarzanie obrazu, jak widzicie, wszystkie te telewizory korzystają z, z podobnych rozwiązań. Następna bardzo ważna rzecz to jakość obrazu, jakość dźwięku. W telewizorach firmy TCL w większości stosujemy dolby atmos zarówno jako format, który akceptujemy, dlatego że jest dostępny w usługach streamingowych, jak również jako system do postprocessingu, czyli do uprzestrzeniania dźwięku. Dużo naszych telewizorów jest z wbudowanym subwooferem, jak również też część telewizorów korzysta z rozwiązań DTS, łącznie z tym, że DTS X może przejść przez telewizor z jednego HDMI do sandbaru, który jest do niego podłączony. W telewizora C93 stosujemy sandbar, który działa w 2.1.2, czyli mamy dwa kanały do przodu, subwoofer z tyłu i dwa kanały do góry. Jak widzicie na porównaniu pomiędzy Onkyo Sandbarem i dźwiękiem Onkyo, widać pewną różnicę, jeżeli głośniki są z skierowane do przodu. Ta krzywa dźwięku jest płaska i postrzegamy ten dźwięk bardzo naturalnie. Również mamy trochę większą objętość subwoofera i przez to jesteśmy w stanie otworzyć dużo lepiej i dużo mocniej te niskie tony. Obraz, dźwięk Smart TV. Smart TV w naszych telewizorach to bazuje na rozwiązaniach Android TV i Google TV. Tak wygląda Android TV w telewizorach tych 32 cale i 40 cali. Tak będzie wyglądał kiedyś w momencie w którym Google udostępni Discover tab na terenie Polski. No, i Google TV w krajach, w których działa Discover Tab w Android TV, czyli ta e, pełna wersja i wersja uproszczona, która jest cały czas stosowana w Polsce. Jak możemy porównać Google TV do rozwiązań konkurencyjnych? Widzicie tutaj, jak Google TV wypada versus Samsung Tizen i versus LG WebOS. Myślę, że nie mamy czego się wstydzić i według nas, Google TV to rozwiązanie najlepsze dla telewizorów i najbardziej intuicyjne. Mówimy o treściach, które trafiają do telewizorów. Tutaj, jak widzicie, te treści są w pełni dostępne. Wszystkie te aplikacje, które widzicie, dostarczają treści w formacie dolby Atmos i dolby Vision. Sky Showtime właśnie rusza i niebawem będzie też dostępny w Polsce. Aplikacje wyglądają tak: wszystkie są kompatybilne z systemem Google TV, więc nie ma tu czegoś, co byłoby niedostępne. Z jednej strony treści streamingowe, ale z drugiej strony w domu możecie też korzystać z urządzeń, z których możecie te treści wysyłać do tego telewizora. Czyli z jednej strony nasze telewizory w tym roku są już kompatybilne z Apple AirPlay 2. Możecie wysyłać wideo, zdjęcia z waszych telefonów z jabłuszkiem. A tutaj następna rzecz to Chromecast. Wiele aplikacji to wspiera. Wszystkie urządzenia Androidowe również. Google Photos coś takiego wspiera: swoje zdjęcia wysyłacie, Miracast, czyli możecie robić wysyłać obraz po Wi-Fi Direct z komputera z Windows 10 czy 11 wprost do telewizora. No i TCL Home również można wykorzystać do streamingu, jak też TCL MultiView. Trzecia bardzo ważna rzecz, poza treściami, naszymi treściami w domu, to jest Smart Home i Mater, który się zbliża. Nowe rozwiązanie dla Smart Homeu, czyli TCL Home, aplikacja, którą możecie mieć w telefonie i dzięki której możecie sterować wszystkimi urządzeniami Smart Firmy TCL w swoim domu, jak również sterować telewizorem. Przed Materem, żebyśmy mogli współpracować z urządzeniami kompatybilnymi z Google Home, z. HomeKitem, Apple czy z Amazon Alexo, musieliśmy wdrażać te wszystkie rozwiązania w naszym urządzeniu, i wszystko szło przez oddzielną chmurę każdej z tych firm. Mater ten problem rozwiązuje, bo wszystko będzie się dogadywało razem, iOS już jest kompatybilny z materem. Google właśnie wypuszcza update y do swoich urządzeń. No i Amazon też powoli ten to zaczyna wdrażać. Po naszej stronie ta kompatybilność z materem też niebawem będzie dostępna. Bardzo ważna rzecz w tym roku to pilot, który, w którym dodaliśmy bardzo wiele usprawnień. Jak widzicie, Zmieniło się również to co widzicie, zmieniło się to co widzicie na ekranie. Quick Settings wygląda w ten sposób. Potem macie ostatnie aplikacje, które też jak korzystacie bardzo łatwo można do nich przyjść. To jest ważne, ten przycisk jest tylko dostępny na tym pilocie. No i w telewizorach, w których dostępny jest Game Bar, długie przyciśnięcie przycisku ostatnich aplikacji włącza Game Bar. Sterowanie telewizorem to nie tylko ten pilot. Możecie też korzystać z pilota standardowego, ale tam wiele funkcji jest ograniczonych. Możecie korzystać z TCL Home App, ale również możecie korzystać z wirtualnego pilota, który jest w telefonie z jabłuszkiem. Nie każdy z was wie. Jak widzicie tutaj ten pilot jest widoczny na samym dole. Przyciskacie ten przycisk i macie dostęp do kluczowych funkcjonalności. Ostatnia rzecz o Smart TV mówiąc to są konta Google, czyli profile. Jak widzicie, możecie tych profili mieć kilka i jak korzystacie z telewizora, wy korzystają dzieci. Każdy będzie miał swoje rekomendacje i e, swoją historię na przykład w YouTubie. Druga ważna rzecz warta zwrócenia uwagi to Ambient Mode. Większość z nas korzysta z Google Photos. Zdjęcia macie tam, możecie użyć telewizora jako swojej wielkiej ramki zdjęciowej. Następna rzecz, która jest ważna dzisiaj, biorąc pod uwagę, że w Polsce około 20% gospodarstw domowych ma konsole do gier, to są rozwiązania Związane z grami, które pojawiają się w naszych telewizorach. Dzisiaj mamy tak zwane gry dla każdego, czyli Game Center. Można sobie tą aplikację uruchomić i z niej skorzystać. Druga bardzo ważna rzecz to jest streaming, czyli gry, które przylatują z chmury. Stadia jest dostępna. No niestety, Google zdecydował, że nie będzie kontynuował projektu Stadia w przyszłym roku, ale inne projekty się pojawią, jak. Są Już te, jak zostały zapowiedziane, i gdzie jest bardzo dużo gier klasy AAA. Oczywiście również konsole do gier. W konsolach do gier możecie grać w gry, które macie na konsoli, jak również też korzystać ze streamingu i grać z chmury zarówno na Xboxie, jak też PlayStation. No i komputery, na których też możecie uzyskać najlepsze efekty do grania, ale też jest to rozwiązanie najdroższe. Jak te konsole ewoluowały, jak jakość obrazu z konsol ewoluowała, widzicie tutaj. Konsole generalnie zmieniamy co jakieś 7 lat, taki jest czas życia, i dlatego co 7 lat pojawia się nowa generacja konsol. Jak widzicie, rok 2013, ósma generacja, 2029. No, i prawdopodobnie w przyszłym roku pojawi się odświeżenie i również lepsze możliwości konsol, dlatego że 9 generacja jest skupiona na rozdzielczości UHD i 60 klatek, natomiast UHD 120 klatek wymaga gorszych ustawień, jeśli chodzi o jakość obrazu. Żeby móc odtwarzać ten obraz bardzo płynnie i bardzo ostro, pierwsza bardzo ważna rzecz, HDMI 2.1 g wspierają nasze telewizory. Jak już mówiłem, Game Bar, czyli możliwość wyświetlenia ustawień podczas grania i zobaczenia w trybie VRR, ile klatek jest wyświetlanych aktualnie przez ekran. Dlaczego VRR jest potrzebny, czyli Variable Refresh Rate? No dlatego, że konsola renderuje te klatki i powinna je zawsze wyrenderować krócej niż czas odświeżenia. Pionowe ekranu. Jeżeli trwa to dłużej, no to widzimy tylko część klatki, no i wtedy ten obraz jest taki poszarpany, czyli nazywamy to tiringiem, albo jest trzęsący się, czyli staterem. I tutaj, jeżeli telewizor dostosowuje odświeżanie do możliwości konsoli, wtedy mamy cały czas wrażenie płynności ruchu. Ostatnia rzecz w telewizorach kluczowa to jest wzornictwo. Wzornictwo w naszych telewizorach, jak widzicie, jest tak zwane spełniające wymagania wielu osób, nowoczesne i długotrwające, (long-lasting). Te wzornictwo jest nagradzane bardzo często przez nagrady Red Dot i iF. Dlaczego? No, dlatego, że robimy te telewizory, żeby spasowały zarówno do domów w Europie, w USA, w Brazylii, w Chinach, czyli w każdej części świata. Korzystamy z materiału wysokiej jakości. W większości przypadków są to materiały, jest to prawdziwy metal. Dotykacie i macie wrażenie telewizora premium, no i obraz, tylko obraz, i w telewizora z najwyższej półki to jest design, który jest zarówno z przodu, jak i z tyłu telewizor może stać na środku salonu i będzie wyglądał bardzo ciekawie. Bardzo rzecz ważna, która się zmienia w telewizorach od marca 2023, to etykiety energetyczne. Jak pewnie gdzieś przeczytaliście, usłyszeliście, ta zmiana wymaga obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną telewizorów o jakieś 18%. Nieważne, czy są telewizory HD czy UHD, zmniejsza się poziom tzw. Maksymalnego Energy Efficiency Index. To powoduje, że prawdopodobnie większość telewizorów 8K nie będzie w stanie spełnić tych wymagań. Dlaczego? Dlatego, że piksele są bardzo małe w tych telewizorach, należy wyprodukować bardzo dużo światła za ekranem, żeby uzyskać odpowiednią jakość obrazu. Telewizorach TCL wszystkie telewizory UHD, jak widzicie, są zgodne, albo te telewizory z najwyższej półki niebawem będą zgodne z wymaganiami od marca 2023. Tutaj odbędzie się to przez dostosowanie oprogramowania telewizorów, ale nie oczekujemy jakiegoś spadku w jakości obrazu dla tego trybu niskiego poziomu poboru energii i obrazu SDR. Telewizory Będą miały nowe etykiety energetyczne, czyli e, sprzedajemy telewizory X1 teraz i przełączamy się na telewizory, e, które mają model kod z końcówką X2 tylko dla wybranych modeli. Oferta produktów 2022 bazuje na trzech założeniach: czyli są to filmy. Streaming i content w formacie HDR, sport, odtwarzanie ruchu HDR, jak również rozdzielczość obrazu. No i gry. Tutaj jest ten input lag, żeby był jak najmniejszy, również 144 klatki dla komputerów PC. Nasza oferta produktowa, to co wprowadziliśmy w tym roku, wygląda w ten sposób i może zacznijmy, jak ją budowaliśmy. Czyli zaczęliśmy od streamingu telewizorów P635. Tutaj dostajecie w jakości obrazu wszystko, co potrzebujecie, podstawowe formaty HDR, również podstawowy format Machine Learning Upscaling, czyli podnoszenia rozdzielczości obrazu do UHD. Dostajecie Google TV, no, i w przypadku designu jest to design bezramkowy. W telewizorze P638 dodajemy już upłynianie ruchu, dodajemy dolby Vision, dodajemy dolby Atmos. W telewizorze P735 dodajemy szeroki zakres barw, i również hands-free, czyli możecie mówić do telewizora, korzystać z asystenta w telewizorze. C635 to jest już nasza tak zwana oferta Best Value. Tutaj mamy pierwsze funkcjonalności do grania, czyli mamy jeszcze szerszy zakres barw dzięki technologii QLED. Mamy Onkyo głośniki, które powodują, że dźwięk jest pełniejszy. No, i mamy VRR dla rozdzielczości Full HD 1080p. C73 to już kompletnie. Nowe rozwiązania, e, jeśli chodzi o jakość obrazu. Jak widzicie, panele 120-144 Hz. Deep Learning, Upscaling, czyli bardziej zaawansowane rozwiązanie odbudowywania obrazu. Również Dolby Wyżyn IQ, czyli badamy, jaka jest jasność obrazu dookoła. Szeroki kąt widzenia. No, i dostosowania jakości obrazu do tego, co do nas dociera. Również Airplay tu, jeśli chodzi o content, ten, który możemy mieć z naszych urządzeń. No, i jeśli chodzi o grania, tak jak mówiłem, 144 klatki HDMI 2.1. 48 GHz. No i centralny stent C835. Dodajemy jeszcze wyższą szczytową jasność. Dodajemy kilkaset stref. Dodajemy również IMAX i to pokrycie antyrefleksyjne. Oraz z tyłu dodajemy subwoofer. No i C935. Najwyższy poziom, jeśli chodzi o telewizory. Jeszcze wyższa jasność czytowa, Jeszcze więcej stref. No, i jeszcze więcej głośników, bo mamy również głośniki, które są ukierunkowane do góry. Teraz jak te telewizory się łączą z grami? Widzicie tutaj. P635 zapewni Wam wszystko, co potrzebujecie do grania na konsolach. P638 doda możliwość grania w dolby wyżyn. P735 szersze pokrycie kolorów. C635 doda Wam 120 Hz 1080p, jeżeli chcecie z tego skorzystać. C73 to już krok bardzo duży naprzód jest Game bar. Jest również UHD 120 i UHD 144, jest 5 ms input lagu. No i granie w HDR to C835 i C935, jak, jak szukamy tych efektów z najwyższej półki. Cała oferta nowych produktów tutaj od P63 nowych wprowadzonych w 2022 roku do C93, ale to są tylko te produkty, które wprowadziliśmy w tym roku, bo jak widzicie, cały czas w ofercie mamy bardzo szeroką paletę produktów, zarówno tych DTV, jak też Android TV w mniejszych przekątnych. I jak też produktów 8K, które są dostępne pod, jako X92, X92 Pro. Tak, te nasze produkty porównujemy do produktów innych firm. Jak widzicie, pokrywamy wszystkie segmenty cenowe z naszymi produktami. I teraz parę słów o tych wszystkich produktach nowych, czyli aktualnej ofercie. C93, jak widzicie, tutaj udało nam się włożyć wszystko, co dzisiaj jest potrzebne w telewizorze z najwyższej półki, czyli zarówno przetwarzanie obrazu korzystając ze sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia, jak również najwyższy możliwy kontrast, jaki możecie uzyskać. Wydaje mi się, że to są 23, tak zwane kroki stopy, czyli to. Wszystko co Netflix jest w stanie wysłać do Waszego telewizora możecie na tym ekranie zobaczyć Wszystkie formaty HDR również z tego telewizora otrzymacie Granie jak na pececie nawet do 144 Hz Dźwięk z sandbarem, czyli mamy głośniki do przodu, mamy głośniki do góry, mamy woofer do tyłu no, i cały kontent, który jest tutaj dostępny. Jak widzicie, telewizor jest bardzo cienki, nie ma żadnego nic dodatka z tyłu. Jest wykonany z materiałów premium. I tak jak wcześniej pokazywałem Wam, jak te telewizory porównujemy z, na jednym slajdzie, tutaj możecie zobaczyć, że nie mamy się czego wstydzić w wielu miejscach. Jesteśmy lepsi od naszej konkurencji. C83, również telewizor bazujący na technologii MINI-LED, również bazujący na e, sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia się, jeśli chodzi o podnoszenie obrazu. Telewizor nagrożony w tym roku przez. E, Aze, czyli uznany za tak zwany premium mini LED TV roku 2022 i 2023. Wszystko, co mieliśmy w poprzednim telewizorze, tylko mamy troszeczkę mniej stref, w którym dostosowujemy kontrast. Mamy trochę niższą szczytową jasność, bo 1500 nitów, ale jeśli chodzi o wszystkie inne funkcje, są to te same: funkcje w telewizorze. Telewizor też ma bardzo cienki profil, jak widzicie, też jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Tak ten telewizor porównujemy z telewizorami konkurencji i z aktualnymi cenami, które są na rynku. C73, nasze rozwiązanie dla graczy, czyli telewizory, które są dostępne w bardzo szerokim zakresie przekątnych. E, tutaj są pewne różnice, jeśli chodzi o funkcjonalności obrazu. Przekątne 55, 65, 75, e, 85, 98 bazują na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia się, jeśli chodzi o podnoszenie rozdzielczości obrazu. A również wszystkie telewizory z tej oferty korzystają z techniki kulet, jeśli chodzi o kolory. Kontrast zapewniają najnowsze panele wykonane w technologii HVA, czyli z tym kontrastem 7000 do 1, więcej niż wasze oko jest w stanie postrzec. No i część telewizorów jest również zgodna z 144 Hz. Wchodząc głębiej, jak te telewizory porównujemy, widzicie, że jest są 43-50 cali. To są telewizory, które nie mają centralnego stędu, i to są telewizory 50-60 Hz, potem 55-65-75 cali, nowa płyta, zaawansowane podnoszenie rozdzielczości 100, 120, 144 Hz, również AirPlay 2. No, i potem 85 cali, 98 cali. W przypadku 98 cali, zwracam uwagę, że mamy 192 strefy i 750 nitów tej szczytowej jasności. Tak wygląda telewizor 65 cali. Jak widzicie, centralny stent, również materiały premium. I tak te telewizory porównujemy do produktów, które są dostępne na rynku. Tutaj e, chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o telewizorze 98cali, który e, jest e, no, takim e, najciekawszym produktem z naszej oferty. E, ten telewizor, jak widzicie, jest dostępny w bardzo ciekawej cenie. A 2,5 metra a przekątna, a 120 Hz. Telewizor o bardzo dużej szczytowej jasności zastąpi Wam ekran kinowy w domu. Można również wykorzystać go do grania, ale według mnie najlepiej działa, jak połączymy go z sandbarem, do oglądania filmów z aplikacji streamingowych. Tak naprawdę nie ma konkurencji na rynku, dlatego że z jednej strony to są tak zwane projektory short throw a telewizory, które są w tym przekątnej konkurencyjne, jak widzicie, według nas są aż pięciokrotnie od tego telewizora droższe. No i ostatni telewizor, na który chciałem zwrócić uwagę, to C63. Telewizor z tej oferty Best Value tutaj idealnie sprawdzi się do streamingu, jak również do podstawowego grania. Telewizor zapewnia szerokie kolory dzięki technologii QLED. Ma upłyniacz ruchu do 60 Hz. Bazuje na panelach tych najnowszych technologii HVA. No i w przypadku grania, możecie skorzystać ze 120 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. Tak ten telewizor wygląda, też jest dosyć smukły. Tak ten telewizor możemy porównać do produktów, które są na rynku dostępnych z innych firm.